Marszałku, Wysoki Sejmie, panie ministrze, pytanie było kierowane głównie do pana ministra. Pan minister na nie wszechstronnie, przede wszystkim bardzo profesjonalnie odpowiedział. Ja chciałem tylko podziękować przedstawicielom klubów, którzy tu występowali za poparcie tego przedłożenia i prosić o głosowanie w trzecim czytaniu za przyjęciem tego projektu. Powiem tylko na koniec, że uchylenie tego dekretu było bardzo oczekiwane przez samorządy. To samorządy głównie, gospodarka morska będą beneficjentami tych regulacji, które dzisiaj przyjmiemy. Dlatego, że zdjęcie tych wszystkich rygorów spowoduje, że miasta będą miały przestrzeń do rozwijania się, a gospodarka morska oczywiście także z tego skorzysta, bo zwolnią się lokalizacje pod, miejmy nadzieję, zakłady, które wzmocnią ten sektor, bardzo ważny sektor, szczególnie dla województw przybrzeżnych. Dziękuję bardzo.